Dzień dobry. Praca zdalna na wsi. Cały tydzień. Taki z cyklu męski samotny wyjazd, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyjdzie super, bo jest ze mną wszędzie do latania. Będzie latane. Jeszcze jedno. Adam M. Łąka wykoszona. Warun po prostu jest mistrz. Mistrz. Także nadciągaj, chłopie. Ty w ogóle się nie zastanawiaj. Wiesz. Jest gdzie spać, jest gdzie latać w ogóle. Nie wiem, co ty jeszcze w Warszawce robisz. Nadciągaj. No a żeby tak nie być gołosłownym, bo w tle stoi mój roweros. Górskos roweros. To proszę bardzo. Tuż pod domem. Jest zezwolenie. Także możemy latać. Co prawda dzisiaj kierunek jest taki, że można się wrąbać w tą linię 15 kV, którą widać. Więc dzisiaj to nie za bardzo stąd, ale jutro ma się zmienić i będzie kieruneczek taki o tą stronę na pola. Także zobaczymy, jak będzie. A ogólnie to jak nie tu, to jeszcze jest druga łąka gigantyczna, taka 10 razy większa jak ta koło jeziora w Siemianówce. 5 km stąd. A tak poza tym to jeszcze mam ugadane lotnisko. No i z tym lotniskiem w Narwi to jeszcze jest taki sztosik, że oni tam mają szybowce, prowadzą kursy na szybowcach i na samolotach. Jak zadzwoniłem do pana instruktora, który tam zarządza całym tematem, to mówi: przyjeżdżaj, to jeszcze kurs zrobisz, polatasz na sprzęcie, jeszcze kurs zrobisz w tydzień. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale, ale zobaczymy. No jak się uda, to będzie relacjonę. Z tego challenge'a. To łączność numer 2 w sprawie latania. Zadzwoniłem dzisiaj rano do Straży Granicznej, czy mogę sobie spod domu wystartować. A pan oficer dyżurny powiedział takie zdanie. Wie pan, nie za bardzo, bo mamy konflikt z Białorusią. Sytuację napiętą. No i tak myślałem cały dzień, o co mu chodzi. I się dowiedziałem, o co chodzi, ale niestety nie mogę powiedzieć publicznie, w czym jest problem. Bo to tajemnica państwowa podobno. Takie życie. No a jestem w takim miejscu. Lotnisko. W sumie 30 km od domu. Jedzie się z jakieś... no pół godziny trzeba liczyć. Ale kurczę, no takiej trawy normalnie to ja już dawno nie widziałem od bycia we Włocławku. Z Wojtkiem i z Adamem. Ale jest normalnie bajka. I nikogo nie ma! Proszę bardzo. Jest lotnisko, jest tutaj ośrodek szkolenia lotniczego. No dzisiaj nie będzie niestety latania na szybowcach, bo się nie lata, ale może jutro lub pojutrze.
No było ostro, bo starcik wzdłuż lotniska, wzdłuż pasa, ale tak strasznie wiał wiatr na górze, że po prostu raz na lewo, raz na prawo, normalnie jak na górskiej kolejce. Teraz zdechło praktycznie całkowicie. Jeszcze jedno. E-prop zrządzi. No dzień dobry, rześki poranek, wstaliśmy dzisiaj, bo Adam do mnie przyjechał, wstaliśmy dzisiaj 4 rano, zapakowaliśmy sprzęt, przyjechaliśmy na lotnisko, o którym mówiłem ostatnio, a właściwie nie powiedziałem, gdzie to lotnisko jest, bo to jest miejscowość Narew, a lotnisko jest własnością firmy Pronar, takiej co produkuje różne tam przyczepy, jakieś różne cuda dla rolników. No i 4 rano, wschód słońca, ja już jestem po locie, wylądowałem, Adam trochę się dłużej rozkładał, więc jeszcze jest gdzieś, nie wiem gdzie, ani go nie słychać, ani nie widać, ale widoki piękne po prostu, bo nad Narwią chmury tak nisko, właściwie mgła z nad rzeki, więc widok piękny, piękne słońce, zero wiatru, no bajka, jest ekstra, czekam na Adama. A i mówiłem poprzednio, że lotnisko super, bo jest taka utwardzona nawierzchnia, taką plastikową kostką. Tego nie widać niestety, ale tu jest na trawie taka plastikowa kostka wkopana. Trawka sobie na tym rośnie. Przyjechaliśmy, jest mokro. Jest po prostu rosa taka mega na tym. Jest to tak potwornie śliskie, że normalnie startowałem jak Krzysztof Hołowczyc na jakimś normalnie super OS-ie w lesie pod Olsztynem. No po prostu takie drifty lewo, prawo, no ale no, człowiek się uczy całe życie. No lepiej było z głębszej trawy startować na takim mokrym niż z tej kostki. No ale jest ekstra.
usłysz jeszcze raz. Czy to już koniec dla Ciebie na dzisiaj? No, godzinka zrobiona i jest elegancko. Do pracy trzeba iść, kurde, ty, gościu. To co, mówisz, żeby się dotankować i lecimy dalej? Ty cwaniaczek, nie? A to hard jest. Jesteś hard. No i jak, panie pilocie? Bardzo dobrze, panie pilocie. Strasznie zimno w górze. O jest. I trochę to lepiej już. No. Ale przyjemnie. Jak dupki, nie wzięliśmy rękawiczek. No właśnie, niestety. Ale co? Panie pilocie, halo? Kilka słów dla telewizji śniadaniowej. Panie pilocie, cóż mogę panu powiedzieć? Dzisiejszy dzień jest doskonały. Zaczął się pięknie i kończy się jeszcze ładniej. No właśnie. Gdyby nie ten akcent z komarami na koniec dnia, byłoby doskonałe. Kurde, normalnie zjedzą nas tu zaraz.